Jak odróżnić niezależność od ignorowania takiego z ego? To jest mega pytanie. To jest mega pytanie. Ania, bardzo Ci dziękuję. To będzie ostatnie pytanie na dzisiaj. Jak odróżnić niezależność od ignorowania? Taka zdrowa niezależność jest oparta raczej na współzależeniu. A ignorowanie jest właśnie taką toksyczną niezależnością. Ja dam radę sama i jestem silna i ogarnę, w zasadzie to Cię nie potrzebuję, Ty się ogarnij i daj sobie radę z tym, co się dzieje. A ja Ci dam czas, ja Ci dam przestrzeń, Ty sobie tam popracuj nad tym i w ogóle przepracuj to, co masz do przepracowania, a ja poczekam. Lub nie mówimy nic. Ja myślę, że przede wszystkim intencja wewnętrzna jest takim buforem, w którym można to namierzyć. Okay? I ta intencja, jeżeli płynie z widzę Cię i słyszę Cię i czuję Cię i nie mogę wchodzić w to, co się teraz dzieje z Tobą, albo potrzebuję przestrzeni na to, co się dzieje ze mną. I Ciebie proszę o pomoc i wsparcie przy tym, jak ja sobie z tym radzę, lub Tobie oferuję pomoc i wsparcie, gdy Ty sobie z tym radzisz. To jest zbudowanie pięknego współzależenia. Ja też nie lubię słowa niezależność, bo ona jest taka bardzo toksyczna obecnie. Silne, niezależne kobiety mają kota. Ja też tak miałam. Zdrowo współzależące kobiety są potężne i mają piękne relacje ze sobą, swoimi dziećmi, swoimi partnerami, partnerkami. A takie ignorowanie, ono płynie bardziej. Ja i moje potrzeby, ja i mój osąd ciebie, ja i moje spojrzenie na twoje problemy, ja i moje spojrzenie na twoją słabość, ja i moje spojrzenie na moją słabość, ja i to, jak nie radzę sobie ze swoją słabością, gdy ty ją triggerujesz i puf, nie będę się do ciebie odzywać, albo ty się do mnie nie odzywaj. Jakby myślę, że najbardziej uczciwe jest po prostu spojrzenie, jaka intencja z tego płynie. I to jest ciągła regulacja właśnie, co ja to co ja też powiedziałam wcześniej, co ja czuję, czego ja potrzebuję, co myślę, że ty czujesz i co ja myślę, że ty potrzebujesz. I na ile potrafimy wejść ze sobą w dialog wtedy i czasem po prostu też dopytać, czy ja daję ci przestrzeń, żebyś sobie poradził według ciebie, czy cię ignoruję. Powiedz mi o tym, bo każdy z nas ma trochę inne nastawienie i ustawienie.